Dzień dobry, szanowni państwo. Nazywam się Magdalena Ulejczyk i mam przyjemność być dyrektorką Mazowieckiego Instytutu Kultury. To już drugie wydarzenie w tym roku, w którym rozmawiamy z głuchymi o, o ich kulturze. I znowu mamy pełną salę, więc jestem bardzo dumna. W styczniu miała premierę nasza. Pętla indukcyjna, która już na stałe jest rozłożona na całej sali widowiskowej. Bardzo się z tego powodu cieszymy. Rozwijamy dostępność w Miku dzięki też przychylności naszego organizatora Urzędu Województwa Mazowieckiego i dzięki środkom, które płyną z Sejmiku do Miku, żebyśmy mogli rozwijać dostępność. Niestety nie ma z nami dzisiaj naszej koordynatorki do spraw dostępności Magdy Ptak, ale również dzięki niej robimy coraz więcej dostępnych wydarzeń. I to ona również od lat współpracuje z Fundacją Kultury Bez Barier, z którą dzisiaj pierwszy raz w tym roku, ale dopiero, że tak powiem, przed chwilą, w drugiej połowie. Poprzedniego roku tutaj, na tej właśnie sali, razem zorganizowaliśmy dziesiątą jubileuszową galę Fundacji Kultury Bez Barier, i tak się jakoś złożyło dzięki też ogromnej pracy na, zespołu e, osób, które pracują w Mazowieckim Instytucie Kultury, że odbieraliśmy e, tutaj nagrodę lider Dostępnych Wydarzeń. Więc e, nagroda zobowiązuje, zaczynamy rok kolejnymi dostępnymi wydarzeniami. I zapraszam tutaj na scenę Anię Żurawską, prezeskę Fundacji Kultury bez Barier, która opowie o dzisiejszym wieczorze i zaprosi naszych wspaniałych gości. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę że się udało tak licznie zgromadzić na tym naszym spotkaniu tutaj w Miku, w ukochanym Miku, który jest z nami od wielu, wielu lat, więc ja z tego miejsca w imieniu Fundacji Kultury Bez Barier i Publiczności dziękuję Magda Tobie, dziękuję Magdzie Ptak i Julii, która pięknie zastępuje teraz Magdę Ptak. Dziękuję także Marcie Matowickiej z naszej fundacji, bo to ona pospinała całe spotkanie i to ona je po raz pierwszy ponazywała, żeby je zorganizować, więc Martuś Tobie dziękuję na wstępie. I dlaczego właśnie spotykamy się w Miku, dlaczego w takiej odsłonie? O czym za chwilkę. Jak spotykaliśmy się z naszym zespołem pod koniec ubiegłego roku, rozmawiać o tym, jak chcemy prowadzić fundację przez kolejne lata, bo w tamtym roku świętowaliśmy dziesiąte urodziny, to wiemy, że dużo nie wiemy. Ale to, co sobie ponazywaliśmy, to, że bardzo chcemy przejść do drugiej linii i oddać przestrzeń samorzecznikom. Osobom z różnymi potrzebami, żebyście to wy do nas przychodzili z inicjatywami, z tym, co chcecie organizować, co chcecie robić, yy, i po prostu takie spotkania prowadzili. I dzisiaj będzie taka sytuacja, bo pierwszą osobą, która odpowiedziała na takie zaproszenie, na którą zawsze od lat nie będę tego ukrywała możemy liczyć jest Daniel Kotowski. I Daniel Kotowski, który właśnie do nas napisał, jak pierwszy raz w faktycznym Domu Kultury pojawiło się spotkanie i tam się zgłosiliśmy z dostępnością, ale nie my. To była sprawka Tomka Kota, który tam czeka zaraz na, na wejście do Was. Tomek zainicjował to pierwsze spotkanie, które mogliśmy my udostępnić w faktycznym Domu Kultury, i wtedy Daniel napisał, mówi: Ania, takie spotkanie trzeba zrobić razem z głuchymi. I powiedziałam, dobra Daniel, poczekajmy, teraz niech po prostu będzie to spotkanie autorskie, tak jak być powinno z autorką, a my nasze zrobimy. I kiedy wróciliśmy z zaproszeniem, Daniel powiedział jasne, że tak. No i dzisiaj, drodzy Państwo, dochodzimy do tego momentu, w którym jesteśmy i my, Fundacja Kultury Bez Barier, przechodzi do drugiej linii, żeby tym głównym bohaterem byli głusi, o których jest ta książka. E, więc serdecznie zapraszam osoby, które będą dzisiaj sprawcami tego wydarzenia. I najpierw zapraszam właśnie Daniela Kotowskiego, bardzo mu dziękując za to, że jest z nami już tyle lat. Daniel, zapraszam najpierw Ciebie. Zapraszam drugiego sprawcę tego zamieszania, czyli właśnie naszego kochanego ambasadora, Tomka Kota, na którego zawsze również możemy liczyć. Zapraszam osobę, bez której nie byłoby tego spotkania, która jest tak skromna, że wiecie, co powiedziała przed. Aniu, ja cię zacytuję. Ja wiem, że te wszystkie osoby przychodzą na Tomka Kota. <grych> e, a ja wierzę, że jednak nie, że jesteśmy tutaj ze względu na Anię, na książkę, którą stworzyła. Więc Aniu, zapraszam ciebie. Anna Goc. A Daniel zaprosił jeszcze osobę, bez której też nie byłoby tego spotkania, Monikę Dobrowolską, którą też gorąco zapraszamy. Dobrze. Witam wszystkich państwa. Cześć, dzień dobry. Do każdego dopasowane przywitanie. Cześć wszystkim. Teraz patrzę na ten tłum i naprawdę zaczynam się stresować. Wcześniej były te przygotowania i czułem, że wszystko jest w porządku do tego momentu. Naprawdę jestem zadowolony, że tutaj udało nam się zebrać i że możemy poświęcić ten wieczór właśnie na dyskusję na temat tej książki. I że też możemy poruszyć właśnie perspektywę osób głuchych i ich doświadczenia związane z tą książką. Co jeszcze? Chciałabym też poruszyć trochę spraw organizacyjnych, tak żebyśmy wszyscy się orientowali. Będziemy tutaj dyskutować. Na pewno będziecie mieli swoje pytania. Będą pytania z publiczności. Wtedy, kiedy właśnie już skończymy naszą dyskusję i Tomek przeczyta fragmenty książki. Jeżeli ktoś chce zadać pytanie, to niech podniesie rękę. Wtedy może podejść tam na podest i zadać swoje pytanie. Też jeżeli to będzie ktoś głuchy, to też oczywiście może tam zamigać swoje pytanie i wszystkie pytania zostaną przetłumaczone. Dobrze. Myślę tak na początek. Z tych wszystkich tematów, które są poruszone, myślę, że powinniśmy się trochę cofnąć i właśnie jeszcze dowiązać do Ani dzięki temu właśnie, że ona zgodziła się zorganizować to spotkanie i zaprosić właśnie głuchych. Właśnie myślałem wcześniej, że trochę brakuje głosu głuchych. Rozmawiałem też z Bartoszem Margańcem na ten temat, i właśnie zdecydowaliśmy się, żeby odezwać się do Ani i właśnie zorganizować takie spotkanie. Wszystko ok? Tak? Dobrze. Myślę, że na pewno na początek. Chciałabym zadać pytanie Ani: skąd w ogóle pomysł na taką książkę? W jaki sposób ta głusza przyszła Ci do głowy i jak zadecydowałaś, że chcesz o tym napisać, właśnie? Możesz opowiedzieć nam? Tak, pewnie. Jestem słyszącą dziennikarką, więc właściwie nie miałam ani w rodzinie, ani wśród bliskich znajomych osób głuchych. Widywałam osoby głuche, które posługiwały się polskim językiem migowym gdzieś w przestrzeni publicznej, ale nigdy nie znałam nikogo takiego. I mm, pamiętam to pierwsze spotkanie z głuchymi bohaterami mojego pierwszego reportażu, który się ukazał w Tygodniku Powszechnym. To była para, głuche małżeństwo, oboje byli głusi i mieli słyszące dziecko syna, mm, kilkuletniego. I pamiętam to, to spotkanie jako coś takiego zupełnie przełomowego: to znaczy nagle się okazało, że. Głusi w tamtym czasie, czyli w 2016 roku, nie mogli wezwać pomocy takiej um, sytuacji nagłej, czyli nie mogli zadzwonić. Tak, jak my dzwonimy jako słyszący, na, na przykład, wezwać pomoc, wezwać karetkę czy, czy zadzwonić do lekarza, to małżeństwo miało z tym ogromny kłopot, dlatego że ich syn stracił przytomność i oni po prostu nie mogli w żaden sposób sami tego zrobić. Musieli pobić do sąsiada. Czy do sąsiadki, poprosić te osoby o pomoc, pokazać jej jakoś, co się dzieje w ich domu i liczyć na to, że wszystko się uda. I wtedy sobie po raz pierwszy pomyślałam, że co to musi być za przeżycie, kiedy nagle się okazuje, że w tak podstawowej, nagłej, ważnej sytuacji nasz, nasze państwo w XXI wieku, nasz kraj nie zapewnił osobom głuchym dostępności. Ale to spotkanie to było dużo więcej, bo okazało się, że tych tematów, obszarów, jakichś przestrzeni, o których ja zupełnie nie mam pojęcia, jest bardzo dużo. Pamiętam, że opowiadali mi o swoich szkołach, o tym, jak wygląda tam sytuacja, o rynku pracy. I z tej opowieści takiej wyłaniały się właśnie no coraz to nowe tematy, gdzie to nie to, że ktoś jest osobą głuchą, jest kłopotem, tylko to, że nasz kraj nie przygotował. Bardzo wielu rozwiązań dla właśnie tej grupy osób. To był pierwszy reportaż. On został przetłumaczony na polski język migowy, i po tym reportażu zaczęły się pojawiać kolejne jakieś głosy. Ktoś do mnie napisał, ktoś się gdzieś odezwał, i tak się zaczęła właściwie taka kilkuletnia, powiedziałabym, no bo to trwało właściwie 6 lat. Podróż po Polsce, która była trochę podróżą jak po innym kraju, bo spotykałam się z osobami, które posługują się na co dzień innym językiem, czyli, czyli polskim w językiem. W 2016 roku, tak? Zaczęłaś to? Tak, w 2016, czy to jest 6 lat? I wiem, że teraz, po tych 6 latach, jest mnóstwo rzeczy, których dalej się dowiaduje i są nowe. I Wydawało mi się, że tak bardzo ważne jest to, żebyśmy jako. Ja się dziwiłam, ale też byłam taka bardzo zawstydzona tym, że ja tego wszystkiego nie wiem. Opowiadałam o tym w redakcji, opowiadałam słyszącym znajomym, i oni też tego wszystkiego nie wiedzieli. Więc wydawało mi się, że zebranie tych historii pokazujących, jak nasz kraj przygotował się, na, na ile jest otwarty na osoby głuche i na polski język migowy, wydawało mi się czymś, co, co bardzo warto zrobić. Tak się zaczęło. Czyli przez sześć lat, które minęły, cały czas pracowałaś, poruszałaś różne tematy, spotykałaś się z głuchymi, zadawałaś im pytania, bo okazało się, że tak głusi to może jest mniejszość, ale tam skrywa się wiele zagadnień. Może się wydawać, że jeżeli to właśnie jest taka mała grupa, to nie będzie tam aż tyle wątków do, do poruszenia. Jednak się okazywało właśnie, że jeden wątek prowadził do drugiego, tak? Wydawałoby się, że to jest jakby taki zamknięty obszar, a jednak jest bardzo bogaty. Tak, przyznam, że pierwsze lata pracy nad książką to właściwie był taki czas, kiedy ja nie do końca zdawałam sobie prawo do tego, żeby uznać, że tak naprawdę jest. To znaczy, spotykałam się z jedną osobą i ona mówiła, w związku z tym, jak wygląda edukacja głuchych w Polsce, my nie zawsze potrafimy nauczyć się języka polskiego, Biegle. Jak to możliwe? To znaczy, zresztą słyszący myślą, że głusi co prawda nie słyszą, ale biegle czytają, czyli są właściwie dwujęzyczni. Potem się dowiedziałam, że głusi nie uczą się polskiego języka migowego w szkole jako przedmiotu, czyli to nie, nie poznają, jak, jak się poznaje każdy inny język obcy, tak? Nie mają wprowadzenia do tego języka, nie uczą się i nie rozwijają w tym języku, tylko najczęściej uczą się tego języka od swoich słyszących, przepraszam, głuchych rówieśników, którzy ten język wynoszą z domu, bo mają głuchych rodziców. To było kolejne zaskoczenie i te pierwsze lata, yy, pierwszy rok, dwa, yy, te pierwsze spotkania, właściwie teraz, kiedy patrzę na to z perspektywy, to było takie utwierdzanie się w tym, że to tak naprawdę jest. Czyli zrobiłam 10 wywiadów, później 20-30. Policzyłam pod koniec pracy, że tych wywiadów było około, to było około 200 spotkań z osobami głuchymi, i bardzo zależało mi na tym, żeby to były spotkania, nie tylko można iść takim czasem jednym kluczem i spotkać, spotykać się w jednym środowisku. Bo na przykład to, co dzieje się w Warszawie i jak tutaj funkcjonuje środowisko osób głuchych, jest zupełnie inne od tego, jak wygląda sytuacja w mniejszych miastach. Więc ja starałam się po prostu jeździć do tych różnych miejsc, spotykać się z osobami głuchymi i zobaczyć, jak to wygląda w całym kraju. Dlatego zajęło to tak dużo czasu, ale te sześć lat to jest także związane z tym, że po prostu cały czas pracowałam w redakcji jako dziennikarka i opisywałam inne sprawy, więc troszkę to musiało potrwać. Ale myślę, że gdybym napisała tę książkę po dwóch latach, to pewnie bardzo bym się pomyliła. Mogłabym wyjść z takiego założenia, że. Ja chcę komuś pomóc, na przykład, bo to jest taki pierwszy odruch, no to my tutaj pomożemy. A przecież to nie o to chodzi, żeby komuś pomagać, tylko żeby dać prawa osobom głuchym do tego, żeby się rozwijały w swoim języku, a nie z tym takim nastawieniem, że my tutaj jakoś możemy pomóc. Więc może popełniłabym jakieś błędy, gdybym napisała szybko tę książkę, takie związane z nastawieniem do, do właśnie tej grupy osób. No, właśnie wybór tych różnych wątków i fragmentów, który doprowadził do tego, że ta kusza została wydana i spowodowała zaskoczenie u niektórych. Tak naprawdę, dzięki przeczytaniu tej książki można. Dowiedzieć się o tych wszystkich różnych tematach. No, ale właśnie często, kiedy gusi opowiadają, to słyszący są zdziwieni i trudno im jest to przyjąć. A tutaj, kiedy już jakby została ta książka napisana, to jest jakby takie pełne uświadomienie i może ich tak mocno uderzyć. No, ale właśnie my też opowiadaliśmy o tym wiele razy, więc jest to ciekawe narzędzie do tego, żeby właśnie to wszystko przekazać. Zanim przejdziemy dalej, poproszę Tomka Kota, żeby przeczytał wybrane fragmenty. Dobrze, pierwszy fragment będzie na temat dzieci bezjęzycznych. Na początku nie było słów. Tak zaczynają się historie ludzi głuchych. Drzewo było wysokie, rozochate, duże i piękne jak w bajkach. Na jednej gałęzi wisiał dom. Autorem rysunku był ośmioletni Wiktor. Domek na drzewie, pomyślała Maria, wychowawczyni w szkole dla głuchych dzieci. Dopiero po chwili zauważyła linę, a więc dom nie żyje. Unosi się nad ziemią, niby jest, ale nie można w nim zamieszkać. Spadzisty dach, okna z których nikt nie wygląda, szarobure ściany. Jej wzrok zatrzymał się w miejscu, w którym powinny być podłoga i fundamenty. Tu jednak rysunek domu się urwał. Pół roku wcześniej stała przed drzwiami chłopięcej sypialni. Wiedziała, co jest po drugiej stronie. Siedem tapczaników, obok każdego szafka nocna z szufladką i siedem pojemnych szaf. Zajrzała do środka. Wiktor siedział na szafce skupiony, pilnował swoich rzeczy. Był tu nowy tu, czyli w szkole dla głuchych z internatem, w którym niesłyszące dzieci mieszkały od niedzielnego wieczoru do piątkowego popołudnia. Nowy był też w pobliskim domu dziecka, do którego miał od teraz wracać z internatu na weekendy, święta i wakacje. Podczas pierwszego spotkania Maria i Wiktor mieli do dyspozycji jedynie mimikę, bo chłopiec nie znał żadnego języka. Kilka dni wcześniej do Marii zadzwoniła znajoma, która pracowała w domu dziecka. Kobieta poznała historię Wiktora niepełną i okrojoną. Daty, adresy, nazwiska tylko tyle, ile zapisuje się w dokumentach. Urodził się głuchy podobno ojciec szybko odszedł. Matka zmarła, gdy chłopiec miał pięć lat. Zaopiekował się nim wujek. Mama Wiktora, jego wujek i babcia, a także ich znajomi i dzieci z podwórka, wszyscy słyszeli i mówili. Chłopiec nie miał z nimi żadnego kontaktu. Przez ostatnie osiem lat był wśród ludzi, których łączyło coś, czego nie rozumiał. Patrzył na ich usta otwierające się, zamykające, zmieniające kształty. Podejrzewał, że te ruchy coś znaczą coś, co jest jasne dla wszystkich poza nimi. Co pozwala innym wokół mieć jakąś tajemnicę. Po dwóch latach wujek spakował walizki Wiktora po raz pierwszy i wywiózł go do internatu dla głuchych. Tam chłopiec poznał inne niesłyszące dzieci. Niektóre z nich miały głuchych rodziców i potrafiły migać. Po kilku dniach Maria zorientowała się, że Wiktor zna kilka słów w języku migowym, w tym słowo mama. Umiał nim zadać pytanie: Mama, wyrazić smutek. Mama, złość, mama, nawet tęsknić, mama, mama, mama. Ręce migających mogą szeptać, poruszają się dyskretnie, niezauważalnie, ruchy są ograniczone. Głusi mówią, że miga się wtedy nisko, by inni nie mogli zobaczyć dłoni. Po powrocie do domu Maria usiłowała usił się z wyobraźnią. Myślała o ostatnich tygodniach w życiu Wiktora. Skoro nie mógł z nimi. Przepraszam, skoro nie mógł się z nikim porozumieć i tylko obserwował co dzieje się dookoła niego to ile z tego rozumiał znów ktoś spakował jego rzeczy być może chłopiec myślał że jak zawsze w niedzielę wieczorem wróci z domu wujka do internatu dla głuchych musiał jednak zauważyć że toreb jest więcej a z półek zniknęły wszystkie ubrania i zabawki przyjechały po niego dwie obce kobiety czy Wiktor się zastanawiał dokąd go zabierają i dlaczego podróż trwała tak długo? Nie znał się na zegarku, ale cztery godziny drogi to jest więcej niż do internatu. Wysiedli przed domem dziecka. Być może chłopiec próbował odgadnąć, kim są mężczyźni, którzy rozmawiają z kobietami z samochodu. Dlaczego wyjęli jego rzeczy z bagażnika, a kobiety odjechały? Pierwsza noc zasnął, a kolejne. Nie potrafi liczyć jak inne dzieci w jego wieku, ale na pewno szybko się zorientował, że w nowym miejscu przespał już więcej nocy niż w internacie. Nie mógł też słyszeć, jak wujek mówił obcym kobietom: Wiktor stał się agresywny. Ani jak później wyjaśniał, że już sobie z chłopcem nie radzi. Szkolna psycholożka schowała rysunek Wiktora głęboko w szufladzie, a Maria jeszcze głębiej w pamięci. To był jakiś dziwny impuls, mówi. Podczas grupowej wycieczki z góry, sprzedawczy... w góry, sprzedawczyni ze Straganu podarowała Wiktorowi drewniany krzyżyk. Powiesimy go w twoim pokoju, pomyślałam. Może już wtedy wiedziałam, że adoptuję Wiktora? Zamyśla się. Co się dzieje z dzieckiem, które tyle przeżyło i nie ma słów, by to wszystko nazwać? I które nie ma nikogo, z kim mogłoby o tym porozmawiać? Gdy zamieszkali razem, Maria narysowała drzewo genealogiczne Wiktora. Migała każde z imion jego bliskich, literka po literce. On znał wcześniej tylko twarze. Nie wiedział, jak mieli na imię jego mama, tata ani babcia. Chodzili po domu, chłopiec wskazywał palcem na sufit, podłogę, okna. Przystawali. Maria migała słowo za słowem. On je powtarzał. Uczył się ich po raz pierwszy. Często pytał, czy jakiś człowiek jest dobry czy zły. Mówiłam mu, że to są pytania, na które sami musimy poszukać odpowiedzi. Opowiada. Mieliśmy parę chomików, Wiktor bardzo je kochał. Pojawiły się małe, więc postanowiliśmy oddać je do sklepu zoologicznego. Staliśmy już za, ze sprzedawcą, gdy Wiktor nagle złapał mnie za rękę i zaczął migać. A jeśli pan zobaczy, że po chomika przyszedł zły człowiek, powiedz mu, że nie wolno chomików sprzedawać. Może je oddać tylko dobrym ludziom. Wiktor nie potrafił nauczyć się języka polskiego od swojej matki, bo jej nie słyszał, ani migowego, bo nikt z jego bliskich nie migał. O takich dzieciach mówi się, że są bezjęzyczne. Ten fragment. Właśnie nawiązuje do pracy w internecie, ty, Moniko, pracujesz w internecie, więc masz możliwość obserwacji tych różnych dzieci. I to wydaje się niesamowite, a jednak to możliwe, że w XXI wieku w Europie zdarzają się takie sytuacje, sytuacje dzieci bezjęzycznych. W XXI wieku takie ograniczenia w środku Europy. Wiadomo, że masz swoje różne doświadczenia, właśnie związane z tymi obserwacjami. Czy mogłabyś je powiedzieć? Mogę powiedzieć, że z mojej strony, pracując w Instytucie Głuchoniemych, od strony zawodowej, jako część kadry, widzę, że przychodzą dzieci w wieku 6-7 lat bez żadnego języka. I bardzo często te dzieci są agresywne, albo bardzo nieśmiałe, zamknięte w sobie. W ogóle nie, często nie ma z nimi kontaktu przez wiele dni. Oczywiście nie mówię tutaj o, o, o mowie fonicznej, tylko o miganiu. Te dzieci i my jako kadra, nauczyciele, my musimy dać tym dzieciom drugie życie. Ten pierwszy etap życia jest pusty. Jest tak naprawdę pusty, jest bez, bez żadnej świadomości, bez komunikacji, bez nauki, bez poznawania świata. I kiedy przychodzą do nas do szkoły dla głuchych, gdzie, się, gdzie migamy, to dostosowujemy się do nich, rozwijamy też mowę, miganie, rozwijamy tę dwujęzyczność, to dopiero wtedy dajemy im drugie życie. Czasami, niestety, jest już za późno. Dzieci w wieku 6-7 lat, ciężko, ciężko im przyjąć komunikację, ciężko ich nauczyć komunikacji. W porównaniu do, do dzieci małych, mamy też zajęcia WWR, czyli. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. I jest to ogromny, ogromny dostęp, jest to ogromna, ogromna zmiana w dostępności i w nauczaniu, w do tego, co było kiedyś. Dzięki tym zajęciom małe dzieci mają szansę na wczesny i szybki rozwój. Chodzi o, chodzi o małe dzieci? Już takie najmniejsze w jakim wieku? Tak, już dzieci w wieku jednego roczne dzieci. To są zajęcia, które wykorzystują zabawę, multimedia, język migowy, śpiewanie. Wszystko, co wpływa na świadomość, na rozwój intelektualny. Wszystko, co te dzieci, to głuche dzieci, potrzebują do rozwoju. Więc, tak jak powiedziałam, te zajęcia WWR te są bardzo, bardzo potrzebne. Tak jak powiedziałam, przychodzą do nas dzieci w wieku 6-7 lat pochodzące z małych miasteczek albo z małych wsi, gdzie, albo z miejsc, gdzie nie udało się i zintegrować z, z, z rówieśnikami i rodzice nie wiedzą, co mają z nimi zrobić, bo ten rozwój stanął. W pierwszej klasie jeszcze jakoś może był, ale w drugiej, trzeciej i czwartej nie ma nadal z nimi komunikacji, nie ma dalej interakcji z ich rówieśnikami, nie ma znajomych. I w czwartej klasie, kiedy już dochodzą nowe przedmioty, to dziecko dalej jest Bezjęzyczne, nie ma z nim dalej komunikacji. To jest coś strasznego. Ci, ci rodzice, nie wiem, może czekają na cud, że nagle to dziecko zacznie słyszeć i będzie mówić i, i usilnie się na tym skupiają, na tym aspekcie słyszenia, mówienia, ale nie ma tej komunikacji potrzebnej do rozwoju intelektualnego tych dzieci, i to jest sytuacja iście dramatyczna. Tutaj znowu mówimy, że to, co to, to, to się, to się dzieje bardzo często w małych, małych społecznościach, małych miasteczkach. Nasz dyrektor szukał takich sytuacji, właśnie takich miejsc, na przykład, nie wiem, pod lesie, gdzieś blisko granicy z Białorusią czy z Rosją. Słyszał o sytuacjach, gdzie jest jakieś jedno głuche dziecko na wsi i po prostu trzeba jechać je ratować. I rzeczywiście na miejscu okazywało się, że to, to dziecko właśnie było jak, jak dziecko dzikie, wychowane w lesie. I potrzeba było. Kilku dni, żeby w ogóle nawiązać jakikolwiek kontakt z, z tym dzieckiem, żeby ono przyszło, żeby zaufało nam. I to są naprawdę dramatyczne sytuacje, które dzieją się w Polsce, w wielu małych miejscowościach. Można powiedzieć, że to ta perspektywa się zmieniła przez ostatnie 30 lat. Tak, tak. To się zmieniło rzeczywiście na lepsze. Ale nadal, nadal są problemy. Ludzie często skupiają się na, na tym aspekcie intelektualnym, ale zapominają o emocjach. Skupiają się na tym, że to dziecko mówiło, słyszało, żeby było razem ze suszącymi, ze suszącymi rówieśnikami, wzbraniają się od migania. I to jest szkodliwe. Bo i tu, jest, tu, jest, tu jest potrzebna nasza wspólna reakcja, właśnie książki, tak jak Głusza, żeby zmienić mentalność myślenie większości. Chciałabyś jeszcze coś dodać, Aniu? Takie właśnie doświadczenie, o którym pani mówi, czyli właśnie pracy w internacie, to ja podobnych, takich podobnych głosów słyszałam właśnie bardzo dużo w Polsce, że nagle się pojawia dziecko w szkole, które nie jest dzieckiem pięcioletnim czy sześcioletnim, tylko kilkunastoletnim i jest bezjęzyczne. Ale teraz, w zeszłym tygodniu, rozmawiałam z nauczycielką jednej z mniejszych szkół dla dzieci głuchych, która opowiadała o jeszcze jednym zjawisku. Wiemy, że od ponad 20 lat są badania przesiewowe słuchu. Bardzo dużo dzieci dostaje bardzo szybko implant, przechodzi operację wszczepienia implantu. Ale ona opowiadała o czymś takim, że czasami trafiają do szkoły dla dzieci głuchych w szóstej, siódmej, ósmej klasie dzieci ze szkół masowych. Które przychodzą bezjęzyczne. To znaczy, i to jest coś, to jest takie zjawisko, nad którym że znowu sobie trzeba spróbować wyobrazić, co musi przeżywać dziecko, które przez tyle lat było właściwie. Nie wiem, czy to jest dobre słowo, zmuszane, tak? Albo za wszelką cenę, próbowano zrobić wszystko, żeby to dziecko nauczyło się mówić i właściwie odczytywać mowę, czyli być jak dziecko słyszące, mimo że to jest dziecko głuche. I nie dopuszczono do tego, żeby nauczyło się polskiego języka migowego. I myślę, że to przekonanie o polskim języku migowym, który, które pracownia lingwistyki migowej na Uniwersytecie Warszawskim już od tylu lat świetnie i tak bardzo prężnie i z coraz większym zakresem pokazuje kolejne badania i wychodzą kolejni absolwenci tych studiów, i jest, jest coraz, coraz bardziej ta sytuacja się zmienia, a równocześnie Dzisiaj w Polsce można w wielu miejscach usłyszeć, że polski język migowy to nie jest język. Ja to usłyszałam kilka lat temu, pracując już nad głuszą, że przecież to nie jest język. To jest jakiś, to jest jakiś zestaw gestów, takie, takie, proste, takie proste, proste pokazywanie. Więc wydaje mi się, że mówienie o tym cały czas, że to jest język jak każdy inny po prostu. I nawet teraz, jeszcze jedną historię, jeśli mogę ją tylko wtrącić. To jest historia. Która dzieje się też teraz. Słyszący, rodzice mają głuche dziecko. Chłopczyk przechodzi dwie operacje wszczepienia implantu. One się okazują z nic niepowodzeniem, po prostu, ale równocześnie wszyscy eksperci, którzy są wokół tej rodziny i tego dziecka, doradzają, żeby dziecka nie uczyć języka migowego, polskiego języka migowego. Bo tutaj cytat, bo to go rozleniwi, to sprawi, że dziecko nie będzie się chciało uczyć mówić i rozumieć słyszących. I nagle się okazuje, że to dziecko ma 6 lat. Rodzice mimo absolutnie wytężonego, niezwykłego wysiłku, które włożyli przez te ostatnie kilka lat w to, żeby mieć kontakt także ze swoim synem, okazuje się, że dziecko idzie do szkoły i właściwie nie, nie zna żadnego języka. Jedyny kontakt, jaki mają, to jest zestaw jakichś gestów, którymi się porozumiewają w domu, taki wypracowany, tak zwany, można powiedzieć, domowy język migowy. I teraz w szkole okazuje się dziecko trafia najpierw do przedszkola dla dzieci słyszących i codziennie rano płacze kiedy ma iść do tego przedszkola ponieważ nie może się z nikim porozumieć nie wie o czym mówią o czym mówią wychowawcy pedagodzy nie ma kolegów i później trafia do szkoły dla dzieci głuchych rodzice równolegle zaczynają się po raz pierwszy uczyć Języka migowego, celowo używam określenia języka migowego, nie polskiego języka migowego, bo wciąż są oferty kursów języka migowego, więc oni zapisują się na coś takiego i uczą się czegoś, to znaczy uczą się kolejnych słówek nowych przez kilka miesięcy, równolegle ich syn poznaje w szkole dla dzieci głuchych, głuchych kolegów, którzy mają głuchych rodziców i jak wiadomo, rozwijają się językowo tak samo jak dzieci słyszące w domach, gdzie, gdzie po prostu rodzice gusi migają. I nagle się okazuje, że ich syn miga inaczej niż oni, to znaczy okazuje się, że oni uczą się czegoś jakby innego, że syn miga inaczej i w ten sposób, to jest historia sprzed kilku lat, to nie jest historia sprzed 30 lat, tylko sprzed kilku i nagle się orientują, że jest coś takiego jak system językowo-migowy i polski język migowy i że oni się uczyli systemu, a dziecko się uczyło po prostu języka, żywego języka, naturalnego języka ludzi głuchych i zaczynają szukać kursów polskiego języka migowego w swoim mieście i się okazuje, że nie ma. Że jedyne kursy, które są, to są nazywane jako kursy języka migowego, to są kursy systemu, więc y, oni sami zaczynają y, organizować coś takiego, y, szukając lektorów PJM-u. I to się dzieje dzisiaj. Właściwie ta droga tych służących rodziców, y, taka, o, która trwała 8-9 lat, żeby dzisiaj, kiedy się dzisiaj z nimi spotykam, oni biegle migają w pjm ie i właściwie z, komunikują się ze swoim synem w sposób świetny mogą po prostu rozmawiać. Ale to pokazuje, że to nie jest jakaś historia ta, o którą walczą też myślę bohaterowie i bohaterki Głuszy, taka dawna, tylko to się dzieje wciąż. I, i to o czym teraz właśnie Pani wspomniała, um, że wciąż trafiają dzieci, które są po prostu bezjęzyczne i to jest coś na co czasami myślę, że, że my wciąż o tym za mało po prostu rozmawiamy. No właśnie, akurat w tej książce był ten temat języka, że ktoś przez 6 lat żyje i nie, nie, nie dopiero w szkole może wyrazić jakieś swoje uczucia, a tak naprawdę no, język jest potrzebny do tego, żeby zdobyć swoją tożsamość i żeby móc siebie wyrażać. Wiem, że też różne fragmenty w tej książce Zawierają temat przemocy, różnych form przemocy fizycznej, seksualnej. Pojawia się wiele tych wątków w książce. I są to historie różnych osób głuchych. I tak naprawdę, właśnie czytając tę książkę, różne traumy mogą się przypomnieć różne takie sytuacje, które faktycznie zaistniały. I właśnie Myślę o tym, czy wy autorka i też Monika, czy, czy spotkałyście się z różnymi sytuacjami, dostrzegłyście takie różne sytuacje przemocy, które właśnie były opisane w tej książce, takie, które potwierdzają właśnie te akty przemocy na głuchych? Jeżeli chodzi o przemoc, temat przemocy. Jest to niesamowicie wrażliwy temat. I tak jak powiedziałeś, są jej różne oblicze. Jest przemoc seksualna, fizyczna. Ja mogę powiedzieć jedynie o przemocy związanej ze szkołą. chodziłam do szkoły masowej. Mam rodziców głuchych, więc już język migowy, już miałem ten język. Dostałem go od rodziców. Babcia zdecydowała, że muszę iść do szkoły dla słyszących na próbę. I jeżeli mi się uda, dobrze, to będę przechodziła dalej z klasy do klasy, jeżeli się nie uda, no to okej, okay, to pójdę do szkoły dla głuchych. I chciałem tylko powiedzieć, jak wygląda właśnie, jak to wyglądało, jak wyglądało moje doświadczenie w szkole masowej. Oczywiście podkreślam, to było 30-40 lat temu, więc świadomość była na zupełnie innym poziomie, perspektywa... Głuchego dziecka, perspektywa na głuche dzieci też była zupełnie inna. Teraz, mam nadzieję, jest już dużo lepiej. Ale to, co chciałem powiedzieć, to, że te 40 lat temu nau słyszący nauczyciele, gdy spotykali mnie, dziecko głuche, słabo słyszące, zaaparatowane, wtedy jeszcze oczywiście nie było implantów, nie wiedzieli po prostu, co mieliby z nami robić. Była cała klasa słyszące dzieci i jedno głuche dziecko. Jak. To dziecko uczyć, jak z nim rozmawiać, jak nawiązywać relacje, jak budować relacje między nimi a innymi dziećmi. I oni po prostu tego nie wiedzieli. Moja babcia tłumaczyła, że mogą zrobić to, to, czy coś innego. Oni, tak jak mówię, pierwszy raz się spotykali z tą sytuacją, i to, co ja odczuwam jako przemoc w tej szkole masowej, było związane hmm, z relacjami z innymi dziećmi. I też z nauczycielami. Może podam przykład, żeby to bardziej zobrazować. Szkolne przedstawienie. Wybierano dzieci do odpowiednich ról. będziesz kotem, ty będziesz, nie wiem, pieskiem i tak dalej, i tak dalej. A ty, czyli ja, a ty będziesz. Ty nie będziesz nic mówić. Ty będziesz drzewem. Ty będziesz drzewem. I mi się zrobił przykro. Dlaczego mam być drzewem? Chciałam być kotem, mieć jakąś rolę do spełnienia, a nie stać. I po prostu stać. Było to strasznie przykre. Kolejny przykład, jak już byłam trochę starsza, pani pytała się całej klasy o coś. Zadała pytanie całej klasie, wszyscy ludzie dzieci się zgłaszały. Ja też się zgłosiłam, chciałam odpowiedzieć, ale zawsze, zawsze byłam pomijana. Mimo tego, że się zgłaszam, aż w końcu zgłaszać się przestałam. Uznałam, że jest to zupełnie bez sensu, niepotrzebny wysiłek z mojej strony. Znowu, jak już byłam w, w trochę starsza, i chodziłam po klasie. i pani chodziła po klasie, patrzyła na zeszyty. Wtedy bardzo pilnowano. Wtedy akurat chodziło o autografię, o odpowiednią pisownię, Pani chodziła, więc ja sobie zaglądałam i przepisywałam od koleżanki jej notatki. Nie miałam z tym problemu. Pani przyszła, zabrała mój zeszyt i powiedziała, że nie wolno ściągać. Byłam w szoku. Byłam... Wtedy akurat jeszcze byłam małym dzieckiem. Nie, nie widziałam nigdy takiego zachowania u osoby dorosłej. Będąc starsza w szóstej, siódmej klasie, gdzie już było, wiadomo, dużo dzieci, była młodzież, zaczęły się dyskoteki, ciemne światła. Na imprezie byłam coraz bardziej, bardziej odizolowana, coraz bardziej, bardziej w moim świecie. Nie byłam zintegrowana z rówieśnikami, z tą młodzieżą. Czułam się coraz bardziej izolowana. Pierwsza, na początku samym, w pierwszej, drugiej klasie jakoś tego tak nie odczuwałam, ale wiadomo, czyk dorasta. Ma inną perspektywę, więc ja skupiałam się na, na książkach, na nauce, a mniej na życiu towarzyskim. To była dla mnie przemoc związana z nieświadomością nauczycieli, jak mogą uczyć głuche dzieci. Teraz myślę i mam nadzieję, że jest lepiej, ale tego nie wiem. Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, czy szkoły masowe. W którym pojawiają się głuche dzieci, integracyjne, przepraszam, bo tłumaczę, w którym pojawiają się głuche dzieci, czy jest rzeczywiście lepiej, bo tego nie wiem po prostu. Jestem sama zainteresowana, jak wyglądałaby teraz szkoła integracyjna, gdzie jest 30 dzieci, jest głośno. Nie, nie, nie wyobrażam sobie tego. Dla mnie w tamtym okresie to była przemoc związana też z językiem, z tą mniejszością, której jestem częścią, z nieświadomością nauczycieli. Z brakiem wiedzy, jak mogą, jak mają uczyć głuche dzieci. I to dla mnie była wtedy przemoc. To jest bardzo ciekawe myślenie. Jest dużo różnych takich historii, nie tylko Twoja historia, ale też innych głuchych. I właśnie mo można powiedzieć, że. że, że... Historię przemocy wśród też innych głuchych. Tak rozmawiałem właśnie z innymi głuchymi, którzy byli w szkole masowej i pytałem się, jakie są ich odczucia. Mówi, że bardzo dobre. I pytałem się, kolejne osoby też bardzo dobrze, bardzo dużo osób mówiło, że jest naprawdę dobrze. I pomyślałem sobie, czy one mówią prawdę, czy po prostu nie chcą się przyznać i trzymają to tylko dla siebie. Nie chcą, żeby rodzice, nie wiem. Pomyślać sobie, o jem to dziecko, nie udało mi się to dziecko, nie udało mi się. Cała ta rehabilitacja mowy, słuchu, żeby było z innymi słyszącymi dziećmi, a tu nagle mówią, że są niezadowoleni ze szkoły, bo, bo są głusi. Miałem takie wrażenie, że to jest bardzo, bardzo, bardzo ważny temat, bardzo wstydliwy temat dla, dla młodzieży. Nie wierzą, że w szkole masowej. No nie wierzę, że to jedno dziecko w szkole masowej czuje się dobrze. Po prostu nie jestem w stanie uwierzyć, że to jedno dziecko w szkole masowej będzie się czuło dobrze. Aniu? Muszę przyznać, że wybierając materiał do, do głuszy, bardzo się zastanawiałam nad tym, które historie do niej wybrać, dlatego że z tych wielu wywiadów właściwie można by było napisać kilka róż, różnych książek, bo przecież środowisko osób głuchych w Polsce to jest bardzo duża grupa. To są wybitni artyści wybitni sportowcy e, ludzie którzy robią niesamowite rzeczy. E, I teraz e, można by było napisać portret osób głuchych po prostu portret tego środowiska. Ale mnie się wydawało że to co mnie najbardziej zatrzymało też e, jakby poza tym że oczywiście w guszu się wypowiadają też e, i e, wykładowcy akademicki i osoby które robią e, gusi e, i gusi artyści. E, to wydawało mi się, że, jako, że, że, ta, że ta książka może być trochę takim y, pomostem, czymś, co pokaże, na czym polegają bariery, ale nie wynikające tylko z tego, że ktoś jest osobą głuchą, tylko przede wszystkim z tego, że jako słyszący, jako ludzie, którzy jesteśmy, nie wiem, no właśnie, jako politycy słyszący, jako osoby, które zarządzają różnymi instytucjami, że nie wiedza dotycząca tego, co to znaczy być osobą głuchą i na czym to polega, w niektórym się wydaje, że wystarczy zasłonić uszy, żeby wiedzieć, i przez chwilę nie słyszeć otoczenia, to jest takie przekonanie, że na tym to polega. To przecież jest przede wszystkim kwestia języka, innego języka. Więc wydawało mi się, że to, co chciałam napisać, i być może jest to, ktoś mi kiedyś powiedział, że to jest zbiór takich bardzo trudnych i smutnych historii, ale ja w nich widzę jakąś też dużą siłę, że ludzie, którzy osiągnęli sukces, którzy robią świetne rzeczy, chcą mówić o tym, że wiele się musi jeszcze zmienić, żeby ta grupa. Mogła korzystać z pełni praw w naszym kraju, więc i stąd jest też sporo historii takich właśnie trudnych, pokazujących przemoc i dyskryminację, myślę wynikającą z niewiedzy o tym, co to znaczy być osobą głuchą, więc stąd też wybór taki tych historii. I myślę, że jest to też w dużej mierze książka po prostu o języku, czyli o polskim języku migowym, języku zwalczanym właściwie przez wiele dekad języku który był zakazywany, też o mniejszości, którą, której pozbawiano języka. I teraz, jeśli można sobie to wszystko spróbować znowu jakoś tak wyobrazić, co to znaczy zabrać człowiekowi język? Język, którym, którego może się nauczyć, którym może siebie wyrażać, w którym się może rozwijać i kazać mu się nauczyć języka, którego języka większości, bo myślę, że to określenie też jest ważne, którego po prostu często nie może opanować, na przykład w tej wersji znaczy mówionej, tak? nie, nie potrafi nauczyć się mówić, i um, wydaje mi się, że gdyby jeszcze było tak, że te historie wszystkie są sprzed 60-50 lat i że to jest jakiś, jak, jakaś taka ostatnie osoby głucha, które żyją, mają takie doświadczenia. Jest to książka jakaś taka, to, gdyby to były takie historie, ale rozmawiając z osobami głuchymi w całej Polsce widziałam, że to są historie, które dzieją się tu i teraz. Że, to, że, że mimo, że tak dużo się zmienia, jeśli chodzi o badania nad polskim językiem migowym i Myślę też świadomość, ale wciąż są obszary, w których, no w których są po prostu braki takie bardzo poważne i wpływające na, na sytuację osób głuchych w Polsce. I, I te historie, które opisuję, są właściwie myślę, że takim motywem głównym wszystkich tych historii jest właśnie język. I co się dzieje, jeśli zabiera się komuś język. No właśnie, tak. Tak, książka pokazuje, jak wygląda ten opresyjny system, w którym, jakby właśnie, który jest ułożony przez, organizowany przez słyszących, i w związku z tym głusi mają w, nich cały czas, w nim cały czas bariery, bo to nie jest system do nich dopasowany. I trzeba właśnie opowiadać o tym, że problemem jest ten system, a nie konkretne osoby, i zmienić tę perspektywę właśnie na system. Chciałabym się jeszcze skupić na temacie związanym z audyzmem, z dyskryminacją głuchych. Audyzm to jest takie słowo, które jest na zachodzie powszechne. Tam jest większa świadomość i ludzie są bardziej wrażliwi na tym punkcie. Więc czym jest audyzm? Proszę o przeczytanie tego fragmentu tomku. Niektórzy mówią, że głuche dziecko, które przychodzi na świat w głuchej rodzinie, ma szczęście, dostaje coś, do czego dzieci w rodzinach słyszących nie mają początkowo dostępu język. Język głuchych dzieci z głuchych rodzin widać po oczach, mówi nauczycielka ze szkoły dla niesłyszących, i potem jak migają bez wahania dumnie, to dzieci z rodzin dynastycznych, w których głuchota sięga kilku pokoleń. Z takiej rodziny pochodzi Justyna Michaliszyn. Ona i jej dwóch synów oraz córka mają niedosłuch około 110 decybeli. Mąż Łukasz jest osobą słabosłyszącą. Justyna, tak jak jej rodzice i dzieci, posługują, posługuje się PJM od urodzenia. To ich pierwszy język i jedyny, którego bez trudu mogli się nauczyć. Wraz z mężem chcieli, założyć pozew, chcieli złożyć pozew o audyzm, czyli o naruszenie dóbr osobistych ich głuchych dzieci. Dotąd nikt w Polsce tego nie zrobił. Zamierzali oskarżyć o audyzm dyrekcję szkoły. Audyzm jest trochę jak rasizm, tylko że dotyczy ludzi głuchych, mówią. Zakłada wyższość ludzi słyszących. Mówienie i słyszenie są uznawane za lepsze od migania. Głusi są głuchoniemotami, niemowami i małpami. Michaliszynowie wiedzieli, że sporo będzie zależało od tego, czy ktokolwiek zrozumie, co to znaczy być głuchym. I na czym polega ta niewidzialna dyskryminacja. Dlatego dobrze się przygotowali. Przykłady audyzmu. Justyna staje za ramieniem syna i rejestruje kamerą telefonu zdalne zajęcia szkolne, które wprowadzono w czasie pandemii COVID-19. Wybiera te lekcje, których nie rozumie czyli prawie wszystkie. Jej dzieci Emilia, Erik i Emanuel poszły do szkoły, którą ona skończyła prawie 20 lat temu, i w której uczył się jej ojciec oraz przez kilka lat matka. Chłopiec wybiera okienko terapia pedagogiczna. Na ekranie pojawia się pedagożka z ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci niesłyszących w Poznaniu. Mówi i używa systemu językowo-migowego. Osobom niezorientowanym może się wydawać, że miga, chociaż głusi SJM nazywanego miganą polszczyzną, zwykle nie rozumieją. Pedagożka mówi, mimo że Eryk i Justyna jej nie słyszą. Eryku, a dlaczego ty jesteś taki smutny? Eryku, ty mnie trochę słyszysz, czy nie? Nie? No to co, będziemy teraz tak na siebie patrzeć, Eryku? Chłopiec pisze na kartce PJM i pokazuje ją do kamery. Chce rozmawiać w jedynym języku, który zna. PJM czyta pedagogzka i zaczyna się śmiać. A dawno temu wiedziałam, jak się miga w PJM, ale teraz już zapomniałam. I nie rozumiem, dlaczego ty nie chcesz migać w systemie. Ja wiem, że rozumiesz. Eryk pokazuje kartkę Problem. Rozumiem, że ty nie słyszysz, ale żyjesz razem ze słyszącymi i będziesz musiał trochę z nimi rozmawiać? Chłopiec próbuje wydobyć głos. Z otwartych ust wychodzą tylko niezrozumiałe dźwięki i ciężki oddech dziecka. Pedagożka widzi, że Erik się denerwuje. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Zawsze, gdy razem pracowaliśmy, było dobrze. I wraca do wątku PJM. Gdy zostaniesz sam, mama albo tata umrze, to kto będzie się Tobą opiekował? Będziesz musiał prosić o pomoc słyszące osoby. I lepiej, żebyś trochę mówił i migał. W Polsce jest dużo ludzi, którzy słyszą. Jeśli chcesz żyć w Polsce, to musisz trochę mówić. Z ekranu komputera Eryka znika twarz pedagogzki i pojawia się plansza z pytaniem, jak się czujesz. Justyna nagrywa też inne lekcje. Trzeba je obejrzeć tak, jak ogląda je ona i jej syn z wyłączonym dźwiękiem. Lekcja biologii. Na ekranie monitora usta nauczycielki i model anatomiczny człowieka. Zbliżenie na tors, sąsiadujący ze sobą przełyk, żołądek i płuca. Nauczycielka mówi. Czasami coś pokazuje. Raczej pojedyncze słowa, często literuje alfabetem migowym. Zielony ołówek, który trzyma w lewej dłoni, jeździ po blado-czerwonych narządach. Raz w górę zbliża się do ust manekina, to znów w dół w stronę żołądka. Prze, pod, nauczycielka miga głoska po głosce. Coś mówi, ale usta są rozpikselowane. Znów miga, tym razem używając znaków migowych. Ty, oddychać, góra. Jej usta zamykają się, a policzki napełniają powietrze. Dokładnie miga. Eryk też nabiera powietrza. Nauczycielka znów pokazuje głoski. Prze, pod, a potem miga. Pomagać. Przepot może oznaczać przepona. Nauczycielka nie używa jednak znaku migowego. Prawdopodobnie go nie zna. Miga po kolei. Przepot robi błędy. Teraz to samo nagranie z dźwiękiem. Nauczycielka. W górę, jeśli wpuścicie powietrze, to wasza przepona podnosi się do góry czy w dół? Tu jest przepona. Ona idzie w górę czy w dół? Jak się powiększa, idzie w dół. Jak się pomniejsza. Idzie do góry, dokładnie tak. I w czasie wdechu nabieramy powietrza. Płuca rosną. I jeszcze jedna lekcja muzyka. Nauczycielka opowiada o stylach muzycznych. Próbuje migać, ale kilkakrotnie w ciągu paru minut myli znaki, wprowadzając dzieci w błąd. Erik jej nie rozumie. Na koniec kobieta puszcza teledysk Madonny do piosenki Julcy. Erik siedzi i patrzy w ekran. Widzi ruszającą ustami Madonnę, ale nie wie, jak brzmi jej śpiew. Tak wygląda większość lekcji w ośrodku. Po kilku miesiącach nauki zdalnej rodzice głuchych dzieci otrzymują komunikat, że nagrywanie lekcji jest zabronione i że szkoła będzie powiadamiała o tym procederze organy ścigania. Komunikat nie jest przetłumaczony na PJM, jak zresztą większość komunikatów dyrekcji skierowanych do rodziców, więc Justyna go nie rozumie zwłaszcza sformułowania organy ścigania. Nim zaczęła się pandemia, dzieci wracały ze szkoły i migały, czego nie zrozumiały na lekcji. Otwierały zeszyty, pokazywały mamie trudne słowa. Zdarzało się, że zupełnie nie wiedziały, co mówił nauczyciel. Justyna, jeśli potrafiła, tłumaczyła zadania słowo po słowie, migając je w PJM. Trudniejsze wyrazy konsultowała ze słyszącymi znajomymi na koniec dopytywała dzieci w języku migowym i pokazywała, jak zapisać wszystko po polsku. Tych zdań dzieci uczyły się na pamięć. Jej młodszy syn Emanuel poszedł do grupy przedszkolnej, w której żadna z dwóch nauczycielek nie umiała migać. Jedna ze słabosłyszących matek zauważyła, że kilkuletni chłopcy migali do siebie poderżne ci gardło. Zapytała nauczycielka, dlaczego nie reaguje. Ja nie migam, odpowiedziała. Emanuel był coraz bardziej zniechęcony do przedszkola. Eryk nie chciał już chodzić do szkoły w ogóle. No, właśnie to słowo, audyzm, wygląda w taki sposób, jeżeli mielibyśmy wyjaśnić czasami wiemy że tak że jest coś takiego jak autyzm ale często brakuje takiego pełnego powiedzenia przez głuchych to właśnie ta sytuacja to jest autyzm tak żeby ta dyskryminacja właśnie nie była lekceważona Czasami nie używamy tego słowa, nie jest jeszcze w pełni jakby uznane, a ty zdecydowałaś się właśnie powiedzieć i właśnie użyć tego słowa autyzm w swojej książce? Jak to się stało? Muszę powiedzieć, że gdybym nie zobaczyła nagrań z tych lekcji, ponieważ rodzice mi je wysłali, to znaczy nagrali te lekcje, te, które były tutaj opisane, które ja opisuję po prostu zobaczyłam nagrania, które rodzice mi przesłali. Nie wiem, czy. To jest coś takiego, co, co trudno uwierzyć, że to się dzieje naprawdę, więc dopiero nagrania pokazały, że tak, że to jest coś takiego, co się dzieje dzisiaj w Polsce. To znaczy znowu, to jest historia z czasów pandemii. To jest 2021 rok. Tak. I to słowo audyzm, gdybym mogła, to właśnie żałuję, że nie ma tutaj Justyny Michalisz i jej męża, bo zrobili niesamowitą Rzecz, to znaczy oni postanowili, jako głusi, którzy mają troje głuchych dzieci, zawalczyć o prawo do edukacji w polskim języku migowym dla swoich dzieci w szkole dla dzieci głuchych. Wydaje się to trochę dla kogoś, kto znowu nie zna tej, tej rzeczywistości, trochę dziwne, jak to jest możliwe. Przecież szkoła dla dzieci głuchych powstała właśnie po to, żeby to było takie miejsce, w którym mogą się czuć po pierwsze bezpiecznie, a po drugie rozwijać. Więc y, nie tylko oni, jako rodzice głusi, ale także rodzice słyszący z tej szkoły, y, nagrywali różne, właśnie, zajęcia, opowiadali mi później o nich. Jedna z matek, która nauczyła się polskiego języka migowego, mówiła, że po prostu codziennie siada obok komputera y, swojego dziecka, i tam, jeżeli nauczyciel mówi do jej głuchego syna, to ona mu to tłumaczy na polski język migowy codziennie. I mówi, że oczywiście. Y, Mimo, że nauczyła się polskiego języka migowego i bardzo dużo z tych rzeczy potrafi przetłumaczyć, to wielu nie potrafi, no bo nie jest na przykład ekspertem, nie, 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 zna, się, znaczy nie, nie zna słownictwa czasami, więc wie doskonale, że jej syn po prostu jest pozbawiany wiedzy w ten sposób. I ym, znowu mogłoby się wydawać, że to jest jakiś przypadek, jedna szkoła, ale jak pokazał ostatni raportnik Najwyższej Izby Kontroli z, z grudnia ubiegłego roku, w skontrolowanych szkołach y, dla osób głuchych y, 60% pedagogów i nauczycieli nie zna na tyle biegle polskiego języka migowego, żeby y, komunikować się z, ze swoimi głuchymi uczniami no, w sposób taki wystarczający i dobry. I znowu mogłoby się wydawać, że tak jest w całej Polsce, ale są przecież szkoły, jak Szkoła Przyłódzkiej, czy szkoła, czy instytut właśnie, gdzie są nauczyciele dwujęzyczni, którzy prowadzą lekcje, jeśli grupa jest migająca w polskim języku migowym. I wiemy doskonale, też obserwując absolwentów tych szkół, że robią później świetne rzeczy w swoim życiu zawodowym, bo rozwijają się świetnie językowo i nie mają tych ograniczeń, więc to są, to są takie historie, które pokazują, że to jest możliwe, ale z jakiegoś powodu w wielu miejscach się nie dzieje. I teraz można zadać pytanie, dlaczego to się nie dzieje. Ja nigdy nie chciałabym się wypowiadać jako ekspertka tutaj od, jakby od tych tematów, tak? jeśli chodzi o edukację osób głuchych, bo nią nie jestem. Jestem po prostu dziennikarką, która zbiera opinie ekspertów i dorosłych już dziś absolwentów tych szkół. I to pytanie właśnie, jak to możliwe, zadawałam wielu osobom w Polsce. I myślę, że bardzo wiele jakby osób wskazuje na to, że to się właściwie zaczyna już na, w czasie studiów, które przygotowują przyszłych nauczycieli, pedagogów, którzy będą pracowali właśnie z osobami głuchymi. Jeżeli wciąż jest tak, że na studiach surdopedagogicznych ta liczba godzin, Polskiego języka migowego jest właściwie minimalna, to się okazuje, że nawet jeżeli ci przyszli pedagodzy, chcą się nauczyć i chcą mieć świetny kontakt ze swoimi uczniami, to nie mogą tego zrobić, albo robią to po prostu wybierając kursy komercyjne, dlatego że ich program studiów nie, nie zapewnia im tego, że, że będą po prostu biegli, też będą mieli takie kompetencje językowe. Więc to jest taka sytuacja, gdzie cały czas musimy zrobić taki krok wstecz i sprawdzać, dlaczego tak się dzieje i dlaczego to się nie może zmienić. I myślę, że to, że głusi absolwenci zabrali głos, to, że sami, zresztą po, po tym reportażu, który ukazał się najpierw w Tygodniku Powszechnym i który przetłumaczyliśmy na polski język migowy, głusi absolwenci różnych szkół zaczęli nagrywać vlogi, gdzie opowiadali właśnie w PJM o swoich doświadczeniach ze szkół. I to jakoś, kiedy widziałam reakcję z kolei słyszących, którzy nie znają tego tematu, no to było duże zaskoczenie dla wszystkich, że to tak wygląda. Wszystkim się wydawało po prostu, że w szkołach dla dzieci głuchych w całej Polsce to jest oczywiste, że, że ten polski język migowy jest w czasie lekcji, a nagle się okazało, że są szkoły, w których tak nie jest. Chciałabyś coś dodać? Zgadzam się pod nie ze wszystkim, co było właśnie powiedziane. Można by tutaj pomyśleć o, o szkole masowej, gdzie, gdzie dziecko chce się zapisać na język angielski, na przykładu i wie, że spotka tam profesjonalną, profesjonalnego, profesjonalną nauczycielkę języka angielskiego, która zna biegły ten język. I w szkole dla głuchych można by też pomyśleć, że spotka mnie jako dziecko e, nauczyciel, który będzie znał język migowy, i, i język migowy będzie językiem przewodnim każdego przedmiotu. I świetnie, że właśnie Pani napisała tę książkę, bo, bo tego nie ma po prostu. Nie. Bardzo dobrze, że, że Pani to napisała i jestem pod ogromnym wrażeniem odwagi i może nawet nie odwagi, ale tej rzetelności, tej, tego pisania prawdy po prostu. Bardzo dziękuję, bo myślę, że to... O, przepraszam. Też jeszcze myślę, że Moje zadanie jest wewnętrzne takie, żeby uświadamiać, że audyzm jest, że audyzm istnieje, bo na przykład w Polsce to, to słowo nie jest jeszcze znane, ale już za granicą na zachodzie jest, jest używane. Ach, tak, jeszcze patrzę na czas, dlatego że zostało nam tutaj mało czasu. Pewnie nie możecie doczekać się pytań, ale chciałabyś jeszcze coś dodać, tak? Tak, tak, chciałam dodać, odpowiadając właśnie pani, na, na, bo myślę, że to jest przede wszystkim odwaga głuchych bohaterek i bohaterów głuszy. To znaczy to, że oni się zdecydowali o, o tym opowiedzieć i to, że zdecydowali się podzielić też swoimi historiami. Bardzo wiele tych historii to są historie anonimowe, właśnie dlatego że. One są na tyle trudne, że po prostu stwierdziliśmy wspólnie, czy, czy właśnie osoby, które opowiadają, stwierdziły, że bardzo chcą opowiedzieć swoje historie, ale zachowując anonimowość, ponieważ uważają, że takich historii może być dużo więcej w środowisku i że to im coś, coś, da, coś da innym osobom. Więc to przede wszystkim myślę, że właśnie ich odwaga jest tutaj taka do, bardzo do podkreślenia. Tak, tak, tak. Oczywiście właśnie ta świadomość jest, jest ważna i naprawdę czapki z głów tutaj. Jeżeli ktoś chciałby się zgłosić, to patrzę. Widzę tutaj jedną osobę, pytania, dwie. Jeszcze ktoś chciałby się zgłosić, zadać pytanie? Patrzę, patrzę. To tam zapraszam. Będzie migane, tak? Okej, okay, na podium. Dzień dobry. Jestem Natalia i pytanie właśnie do Pani Anny Goc. Publikując Głusze, dlaczego nie było wersji w polskim języku migowym? To tekst o głuchych, ale część głuchych nie ma do niego dostępu, ponieważ nie ma tłumaczenia na polski język migowy. I jeszcze jedno pytanie, jeżeli mogę dodać. chodzi o trigger warnings, może warto byłoby też to zawrzeć w książce, że mówi ona o przemocy, przemocy seksualnej, może warto by dodać takie taki trigger warnings do, do tekstu, ponieważ nie każdy może być gotowy na spotkanie z takimi historiami właśnie przemocy, przemocy seksualnej i dla przykładu Pamiętam, że był taki spektakl, który o tym też mówił i zawierał ostrzeżenie, że takie treści będą pokazywane, że to jest, to jest bardzo Tak Takie to powiedziałem, to jest bardzo wrażliwy temat, delikatny temat. I myślę, że może warto byłoby dodać coś takiego jak taki trigger warning do, do książki oraz ten przykład na polski język migowy. Bardzo dziękuję. Tak, bardzo dziękuję, bo myślę, że to jest to, to, to o czym pani powiedziała, to jest. To jest właśnie takie uwrażliwianie też dziennikarzy na to, żeby coś takiego zastosować. Świetny, świetny pomysł po prostu. Bardzo rzadko przed tekstami zwykle obraz jest czymś takim, czy, czy nagranie, prawda? Gdzie my ostrzegamy, że możemy zobaczyć coś, co będzie bardzo, jakoś tam takie trudne w odbiorze, a w tekstach prasowych właściwie chyba tego stosujemy, to bardzo rzadko, a to jest świetne rozwiązanie i myślę, że do wprowadzenia jak najbardziej. Więc za to dziękuję, bo, bo myślę, że tak, jak najbardziej. A to, jeśli chodzi o pierwsze pytanie, no to trwają prace nad tłumaczeniem nad polski język migowy i mamy ogromną nadzieję, że będą tłumaczyli, głusi tłumacze całą uszę. To jest takie moje marzenie, myślę, i marzenie też wydawnictwa, więc jesteśmy już w trakcie um, uzgodnień. Czy taka pozycja będzie się nazywała wideobook? Signbook, tak myślę. Signbook? Nie wiem, czy dobrze, bo tutaj to pytanie do, do może Daniela. Daniel myśli, że sign signbook? Istnieje coś takiego, takie, taka nazwa, signbook, tak, że migowy jest coś takiego. Ja nie wiem, nie ktoś wiem, istnieje. może ktoś wie? Ja się spotkałam z takim określeniem, ale nie wiem, czy Może to, co... coś jest takiego, ale ja akurat nie znam. Dobrze. Pierwsza osoba, a druga osoba. Kto jeszcze? Okej, okay. jeszcze tutaj. Cztery. Okej, okay, dobrze. To najpierw tam, proszę. A potem tutaj. Dzień dobry, jestem Antoni. I chodzę od do, chodziłem zawsze do szkół dla słuchaczy. W wieku 7 lat mam, założono mi implant i można powiedzieć, że jestem. Mam tożsamość osoby zainteresowanej, ale mam też głuchych rodziców. Dorastałem. Bo bez implantu jestem po prostu osobą głuchą. Pytanie do autorki, tylko jedno: czy Pani zdaniem osoby, które mają implanty, mają wpływ na rzeczywiście zmniejszenie tego świata głuchych? Bo są też osobami głuchymi, czy to rzeczywiście tak jest, że te implanty mogą kształtować, mogą kształtować, wpływać na świat głuchych? To jest bardzo trudne. Uh -huh. Może poczekamy jeszcze chwilę. Bardzo ciekawe pytanie. Tak, poczekamy, żeby pan mógł zobaczyć odpowiedź. O, e, to jest bardzo trudne już, pytanie. To, to jesteś, możesz patrzeć. Dobra. Dobrze. To jest bardzo trudne pytanie, bo y to pokolenie, które ma implant, to, czy znaczy dostało, to, czy przeszło, to, znaczy miało operację tuż po w tych pierwszych, znaczy najszybciej jak się da, tak? czyli we wczesnym dzieciństwie to jest pokolenie, które dzisiaj zaczyna wchodzi w dorosłość, tak? To są osoby, które myślę, że będziemy z nimi z tymi osobami rozmawiać. Myślę, że bardzo wiele z tych osób funkcjonuje wśród osób słyszących, są też osoby, które które nie decydują się świadomie na to, żeby przejść taką operację. W ogóle myślę, że implant w środowisku osób głuchych to jest bardzo ciekawy temat i na osobną książkę. Moja dotyczy właściwie użytkowników polskiego języka migowego, i wśród nich są osoby, które również mają implant, ale takie, które nie zdecydowały się na niego, które nie mogły, ponieważ były już znaczy, no z, ró z różnych powodów nie korzystają z niego, nawet jeśli go mają. Więc ym, to jest bardzo złożony temat i nie chciałabym tak jakoś ym, odpowiedzieć, ale to jest bardzo ciekawe pytanie, czy czasami się spotykam z taką ym, z takim określeniem, ale yy, też yy, nie chcę tutaj się wypowiadać jakoś ekspercko zupełnie, bo to byłoby nie na miejscu. Spotykam się z takim określeniem, że to są osoby, które Kiedyś jedna z matek mi powiedziała, że ona tak się trochę czuje, jakby jej dziecko było trochę w jednym świecie, a trochę w drugim, że tożsamościowo czuje się głuche, ale mając implant też funkcjonuje wśród słyszących. Równocześnie nie czuje się dobrze wśród słyszących, no bo ta komunikacja nie może być super pełna, taka swobodna. Równocześnie czuje czasami, że w związku z tym, że mówi, nie czuje się tak do końca wśród głuchych. Więc to są. Bardzo trudne w gruncie rzeczy tożsamościowe pytanie, ale rozumiem, że Pana pytanie dotyczyło też tego wpływu na polski język migowy, tak? Na to, jak, jak on się rozwija. Trudne pytanie. Nie, nie wiem, co mogę powiedzieć. Chyba, chyba nie znam odpowiedzi. Myślę, że to jest też pytanie do badaczy tego zjawiska, tak? Dobrze, jeszcze pytanie. Następna osoba tutaj, proszę, kolejna osoba. To możemy podać mikrofon tutaj. Dzień dobry Bogusia. Ja powiem najpierw, że jestem osobą, Właśnie nie wiem, nie wiem, jak to określić. Wydaje mi się, że niesłyszącą. W sensie mam aparaty słuchowe, straciłam słuch w jednym uchu, jak miałam 14 lat, a potem mój niedosłuch się pogłębiał w drugim uchu i w tym momencie noszę dwa aparaty słuchowe. Jak zdejmę je, to nic nie słyszę, ale jestem w tym świecie słyszących, jakby nie migam, nie, nie znam języka migowego, ale ten temat jest mi bliski. Gdy sięgnęłam po głusze, to pierwsze, co zobaczyłam, to okładkę, która... Właśnie o okładkę chcę zapytać, bo ja ją interpretuję tak, że osoby głuche... Są bez wyrazu niezauważalne, niewidoczne, nieistniejące jakby w przestrzeni, bo ta postać, która jest na układce, tak naprawdę nie ma. Jest taka przejrzysta jak dla mnie. Czy ta układka miała jakiś głębszy sens dla Was? Czy te znaki coś oznaczają, bo, bo ja nie wiem tego. Ogólnie jakby o to, to mnie bardzo ciekawi. Bardzo dziękuję za to pytanie, bo myślę, że to jest... Okładka była bardzo ważna, bo zależało nam po pierwsze na tym, żeby na okładce pojawiło się tłumaczenie słowa Głusza, tłumaczenie na PJM i postać miga to słowo Głusza. I tutaj kilka rzeczy. Po pierwsze, zależało nam na tym, żeby nie przeliterować tego słowa, co się bardzo często zdarza na okładkach książek dotyczących zagadnień związanych z właśnie polskim językiem migowym, że mamy literka G, potem Ł i tak w ten sposób jest przeliterowane słowo. To nie jest oczywiście tłumaczenie, więc zależało nam na tym, żeby po prostu pojawiło się słowo. I teraz słowo głusza równolegle ponieważ ono nawiązuje do mojego pierwszego reportażu z 2016 roku właśnie o tym o tego reportażu o którym wspominałam na początku spotkania i wtedy taki był też tytuł i teraz kiedy zastanawiałam się jaki tytuł powinna mieć książka pomyślałam, że to jest o że Głusza to jest takie miejsce z dala od ludzi a ludzie głusi nie są z dala od ludzi oni są nieustannie wśród ludzi ale opowiadają często o swojej samotności wśród ludzi z którymi nie mogą się porozumiewać z którymi, od których oddziela ich właśnie ta bariera taka językowa, komunikacyjna. Równocześnie to jest też o języku, który został im zabierany, był przez, przez tyle dekad i który, który, i który no, z wiadomych względów był językiem żywym i naturalnym w tym środowisku. Więc tak, to jest po prostu słowo gusza, Przemigane, znaczy przetłumaczone. Natomiast równolegle w Muzeum Śląskim jest świetna wystawa o takim samym tytule, w którą zaangażowało się środowisko osób głuchych, głusi artyści, historycy. I to jest rzecz, którą pewnie większość z Państwa zna, ale jeśli nie, to bardzo ją polecam też do, do obejrzenia. I właśnie ona też ma tytuł głusza, tylko tam jest przetłumaczone w inny sposób to słowo głusza. Um, jest inny znak um, polskiego języka, czyli znaczy jest inny, tak, to jest właśnie ten, który teraz Daniel pokazał, tak. W taki sposób głusza. Tak, więc um, i to, jest taka, to jest taka okładka, która miała um, trochę pokazać to, 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 na co Pani zwróciła uwagę, czyli taką niewidzialność, niezauważalność pewnych rzeczy, to, że, bo to jest też książka, myślę, bardzo o słyszących, to nie jest książka tylko o osobach głuchych, tylko o nas, że my tego wszystkiego nie wiemy. I to do tego nawiązuje. I jeszcze e, e, będą jeszcze pytania, e, ale jeszcze ode mnie dwa słowa. Chciałam poruszyć ten temat. osób sojuszniczych głuchych, osób słyszących, które są, są osobami sojuszniczymi. Mam tutaj taki tekst, który nie jest w książce, ale został opublikowany na Facebooku przez Tomasza Świderskiego. Mógłbyś przeczytać? Miałem dostać swój zasłużony egzemplarz, ale tak się złożyło, że będę miał dwie takie same książki. Anna Goc. Dostałem w prezencie od pewnej sympatycznej grupy, z którą prowadziłem szkolenie. Wracając pociągiem ze stolicy Wielkopolski, czytałem, pomijając pewne fragmenty, by zaoszczędzić sobie nerwy. Ogólnie podsumowując, nic nowego się nie dowiedziałem, bo sam znam wszystkie sytuacje w książce opisane. Polecam każdemu słyszącemu przeczytać ją, bo tam są opisane prawdziwe sytuacje, które znam z życia, chociaż wiem jeszcze o wielu wydarzeniach nieopisanych w tej książce. Autorce należą się brawa jak najbardziej za udostępnienie prawdy światu. Jak to u mnie jest jeszcze ale. Pamiętam, że wiele razy mówiłem słyszącym ludziom o sytuacjach opisanych przez autorkę. Niestety, mało kto wierzył, zarzucając mi przesadę: Za ostro mówisz, za bardzo wymagasz i takie tam. Dalszych zarzutów nie będę wymieniać, bo to nie ma sensu i tak puszczam koło uszu. O co chodzi? Moja refleksja jest jedna. Gdyby głuchy autor napisał dokładnie tak samo jak Anna Goc, czy, byłaby również, czy byłyby również takie brawa? Miłego wieczoru, dnia, zależnie kiedy czytelnik przeczyta niniejszy post. No właśnie. To nawet mnie skłoniło do refleksji. I myślę, że różne osoby właśnie myślały tak, że pojawiła się o to osoba słysząca i od razu się przebiła z tym tematem. Naprawdę poruszył mnie ten tekst Tomka Świderskiego. Dał mi taką nową, szerszą perspektywę. W tej książce są różne różne sytuacje, perspektywa głuchych i jakby chodzi o to, żeby właśnie skierować oczy słyszących na ten system i na to, jak on jest zaprojektowany, a my nie, nie możemy się w niego przebić, bo dlatego, że w każdej z każdej strony jest on zablokowany dla nas. Wielu głuchych ma, ma tę wiedzę, ale ma bariery, dlaczego? dlatego nie może się nią z innymi podzielić. I właśnie dlatego, właśnie jeden słyszący do drugiego służącego ma większe zaufanie, a do głuchego nie ma tego zaufania. To jest normalne. Tak jest w świecie, jakby jest to związane z naszymi normami w społeczeństwie, że ufamy osobom podobnym, takim jak my. Myślę, że bardzo ważne jest to, że Osoba słysząca napisała tę książkę, ale w takiej formie, właśnie sojuszniczej, że poświęciła aż 6 lat na zbadanie tego tematu, który jest niesamowicie szeroki, i później mogła to napisać jako takie kompendium wiedzy, przekazać dalej, może być dalej przekazywane i ludzie mogą się dowiedzieć, że może jakby tę wiedzę przekazać, podarować i jakby otworzyć ten świat. I dzięki temu głos głuchych dalej będzie przekazywany. Że głusi też mają swój głos, też mają swoje miejsce i też mogą żyć. Że nawet jeżeli są te bariery, to w jakiś sposób dalej żyjemy i jakoś możemy połączyć te światy głuchych i słyszących. Ja tak myślę. Myślę, że to jest ważne. Myślę, że masz też na swoich barkach ogromną odpowiedzialność. Naprawdę, co myślisz o tej odpowiedzialności? Jako osoba sojusznicza, słysząca, to jest naprawdę ważne. Co myślisz? Jakie są twoje przemyślenia? Ja byłam bardzo wdzięczna Tomaszowi Świderskiemu, że to napisał. Bardzo, bardzo, bo zupełnie się zgadzam z tym pisem. To znaczy napisał, że tak, ja to wszystko znam, mówimy o tym w środowisku od wielu, wielu lat. No, i co z tego? Składamy petycje. Przecież wśród osób głuchych i głuchych liderów, zresztą te osoby też wypowiadają się w książce, cała praca Małgorzaty Talipskiej, która właściwie od wielu lat zwraca uwagę na to, co dzieje się w środowisku i co musi się zmienić w Polsce, żeby osoby, osoby głuche miały większą dostępność i żeby mogły egzekwować swoje prawa, ale także praca głuchych, twórczość głuchych artystów, którzy pokazują na różne sposoby to o czym chcą mówić właśnie i przedostawać się z, z tym komunikatem też do słyszących. Więc to jest coś co... I teraz właśnie pytanie, czy, czy mnie trochę jako słyszącej dziennikarce jest łatwiej z tym tematem. To znaczy łatwiej było mi się jakoś tak, nie wiem, przebić. Myślę, że Bartosz Marganiec, jeden z głównych bohaterów Głuszy, napisał ostatnio, że to nie jest książka napisana o głuchych, tylko wspólnie z głuchymi. I mnie na tym bardzo zależało, żeby, żeby, to nie było, żeby to nie było moje tylko spojrzenie, to jak ja to widzę. Oczywiście jest też, no bo ja jestem dziennikarką, która te tematy jednak wybierała. I wydawało mi się, że to powinna być książka interwencyjna, czyli właśnie pokazująca obszary, które się muszą zmienić. Ale to były obszary, co do których miałam pewność, że zgromadziłam tak dużo różnych świadectw. I historii osób głuchych, że właśnie te obszary trzeba pokazać. I to by się nie udało, jestem tego absolutnie pewna, bez głuchych, którzy w tej książce uczestniczą, są. I w tym sensie ja nigdy tego nie traktowałam jako Czegoś, co ja zrobiłam, tylko że właściwie bardzo dużo z tych rzeczy zrobiliśmy wspólnie, no bo to są Wasze historie i, i wasz, Wasza perspektywa. Tak na to patrzę. Można powiedzieć, że traktujesz, trak jesteś naszym narzędziem do tego. Traktujemy Cię jako narzędzie, żeby móc opowiedzieć jakby o tych historiach, i myślę, że taka, takie narzędzie to jest naprawdę dobra forma. Jeszcze jakiś komentarz? jeżeli chodzi o moje przemyślenia, to można to porównać na przykład do życia rdzennych plemion. Mamy osobę, która jest, pochodzi z danego plemienia, znaczy nie pochodzi z danego plemienia, ale opisuje tę historię. Zawsze, zawsze była jakaś osoba, która po prostu była neutralna, gdzieś była po, poza, nie miała tej tożsamości, osoby, członkini danej grupy, która opisuje głuchych i w tym opisie są, mogą się zawierać błędy, bo chodzi o tożsamość, chodzi o, o pewną równość, o inną perspektywę, inne doświadczenia. To jest ta perspektywa tego, w cudzysłowie, nowego świata, nowych ludzi. I to właśnie mi dało też do myślenia. Myślę, to jest też bardzo, bardzo myślę, że warto byłoby jeszcze o tym dyskutować, czy na przykład głuchy mógłby napisać o innych głuchych w taki sposób. Myślę, że tak. Co prawda potrzebowałybyśmy na to czasu. Może, może ty, Daniel, również pierwszy, ale myślę, że jest to jak najbardziej do zrozumienia. Nie, są inni głusi, może ja nie. Yy, jeszcze yy, może dwa pytania. Czy mamy czas? Czy możemy jeszcze sobie pozwolić? Mamy czas? Dobrze, to jeszcze dwa Dwa pytania. Ach za dużo za dużo dziesięć osób. To pierwszy ten, pierwszy A, ten dobrze tam. Dzień dobry mam na imię Marek. Jedno pytanie. Ja już pani Annie zadałem na Facebooku, na profilu Fundacji Kultury Bez Barier pod postem Fundacji. Ale teraz pytanie będzie inne. Na YouTube oglądałem, słuchałem trzech spotkań z panią Anną, i na jednym z nich pani Anna powiedziała, że oglądała film Sound of Metal. Krótka taka wzmianka była w czasie, w trakcie pytania któregoś z widzów. I teraz tak. Ja ten film też oglądałem akurat dwa tygodnie temu tutaj, w tej samej sali. I moje pytanie do pani Anny jest takie. Czy gdy pani rozmawiała ze swoimi bohaterami, z osobami niesłyszącymi, czy pani poruszała temat implantacji? Czy pani im mówiła, że implantacja jest ich wielką szansą, żeby oni mogli słyszeć i lepiej się rozwijać, niż będąc całkowicie niesłyszącymi? I przy okazji takie pytanie mam. Jak pani ten film odbiera? Bo ja w ten sposób odebrałem, że temu filmowi, filmowi nadałem podtytuł Potępienie implantu, ponieważ końcówka tego filmu w moim odbiorze jest po prostu potępiająca implant. Dziękuję. Tak, myślę, że tak jak trochę wspominałam, że temat implantów to jest temat na osobną książkę i na w ogóle wielką dyskusję. Ja nigdy nie dałabym sobie prawa do tego, żeby komuś doradzać cokolwiek w tej sprawie, czy powinien decydować się na operację albo nie, bo to są bardzo trudne i, oso i takie osobiste wybory. I um, no jako dziennikarka zupełnie nie jestem w tej roli, żeby włączać się w taką dyskusję jako ja, bo nie jestem ekspertką w tym zakresie. Myślę, że to są tak skomplikowane sprawy i tak trudne i i też związane z tożsamością, i związane z rozwojem medycyny niewątpliwym. Więc po prostu raczej jestem kim, kimś, kto opisuje tę historię, niż doradza bohaterom. To, to absolutnie nie, nie, nie jest możliwe, żebym jako dziennikarka doradzała bohaterom, czy rodzicom na przykład głuchych dzieci. To, 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 to nie ta rola zupełnie. Natomiast dyskusja jest bardzo, bardzo ciekawa, i myślę, że wrócę do niej w którymś z słów, bo. Bo tu jest, to takie, jest takie dość duże napięcie, prawda, że część środowiska. Ja znam te dyskusje wewnątrz środowiska. Na przykład obserwowałam takie ostatnie pokolenie w szkołach dla dzieci głuchych, które nie, nie, nie miało implantów, czyli które jeszcze jakby kiedyś urodzili badania przesiewowe nie były powszechne i te osoby często mówiły, że nigdy nie zdecydowałyby się na implant. Później obserwowałam to pokolenie na przykład rodziców, znaczy dzieci dzisiaj takich kilkunastoletnich, które miały bardzo wcześnie implant i świetnie z nim funkcjonują i mówią o tym, ile im to dało. Obserwowałam osoby, które mają implant i z niego nie korzystają, takie, które mają i nic im nie dał, takie, które mają i mówią, że to była jedna z najlepszych decyzji. W życiu, tak, że dzięki temu funkcjonują inaczej, więc to jest bardzo, bardzo skomplikowana dyskusja, bardzo trudna, i no i tak, i na pewno nigdy nikomu nie doradzałabym niczego w tym zakresie. No, kto jeszcze, kto jeszcze? Może z jakimś innym tematem związane, tak? To, z jakimś innym tematem. Już już było, teraz już inne, ale już było. Bardzo pana, bardzo pana proszę, teraz proszę inny temat. Nie tyle pytanie, ile propozycja dla pani Anny. Proponuję pani napisanie drugiej książki o osobach niedosłyszących, zaaparatowanych oraz zaimplantowanych. Dziękuję. Już nie działa, o, nie działa jednak. To prawda, to jest cała, to tak, to jest też bardzo duża grupa osób, która w głuszy właściwie nie występuje, no bo w głuszy są przede wszystkim użytkownicy polskiego języka migowego. Ale tak, ma pan rację, że to jest też bardzo duża grupa osób i, i, i bardzo ciekawa, jeśli chodzi o, o to, jak, jak z ich perspektywy wygląda dostosowanie też różnych rzeczy w Polsce do, do ich potrzeb. Zapraszam. To już będzie ostatnie pytanie. Proszę tam na podest. Cześć, mam na imię Oskar i pytanie do pani Anny. Rozmawialiśmy już kiedyś w czasie wywiadu. I przeczytałem po naszej rozmowie jeszcze raz pani książkę. I zacząłem dyskusję z, ze słyszącymi studentami i ze znajomymi też słyszącymi. Poruszyłem temat zawarty w książce, który dał nam wszystkim bardzo dużo myślenia. I chciałem teraz skorzystać z okazji i zapytać się o, o. Przede wszystkim, tak, ta książka jest super, te teksty są niesamowite. Ale właśnie odnośnie jasne, już było dużo o o o, o problemach. Ale czy będzie druga część o pozytywnych aspektach głuchy, środowiska głuchych, żeby pokazać słyszącym, pokazać że hej, zobaczcie, tu jest, są, są tłumaczenia, tu są, nie wiem, jest dewart. Yy, można przetłumaczyć takie piosenki, jak Sanach na język migowy, że to wszystko można przełożyć świetnie na, na polski język migowy, że pokazać słyszącym, że, że ta praca, żeby zachęcić słyszących do, do, też do, aktywnego, do aktywnej pracy jako tłumacze, że naprawdę warto i też pokazać ten pozytywny aspekt środowiska. Tak, ktoś to powraca, bo to jest taki temat, który ja też o nim tak bardzo dziękuję za to pytanie. Ja też o nim mówiłam trochę na początku, że przecież ja to środowisko bardzo poznałam. Poznałam bardzo wiele grup, które robią też świetne rzeczy. I to nie jest książka, która jest portretem środowiska osób głuchych i wszelkich ich aktywności, tylko to jest książka o polskim języku migowym, o ludziach, o ich użytkownikach tego języka i o tym, jak my, jako kraj, jesteśmy otwarci na prawa osób głuchych w tym zakresie, czyli właściwie, to jest coś, co się musi wydarzyć na początku, żeby zrozumieć, na czym polegają te bariery, żeby iść dalej. Ale odpowiadając na to pytanie, myślę, że tak, że będę pisała dalej, i też mam nadzieję, że będzie powstawało bardzo dużo tekstów, które będą pisały inne osoby, audycji programów, że, że to będzie temat, który który będzie żył po prostu i takim czymś, co, co na pewno jest taką też dobrą rzeczą, jest to, że po prostu gusi sami jakby pokazują różne tematy, prawda? Że, to, że już nie zawsze potrzeba dziennikarzy słyszących, żeby coś pokazać, że to się po prostu dzieje. I to, na co y, y, zwracasz uwagę, że właściwie mnóstwo się zmienia na lepsze. Ja to widziałam w ciągu tych sześciu lat. Sześć lat temu nie działała żadna aplikacja, która pozwalała osobom głuchym wezwać pomoc w nagłych sytuacjach, dzisiaj już taką mamy. I to jest tylko przykład, bo nawet przyglądając się temu, ile się dzieje, jeśli chodzi o polski język migowy, to się właściwie cały czas zmienia. I myślę, że ta. Y, ja też chyba założyłam, muszę powiedzieć, y, że bohaterami głuszy są też osoby, które osiągały po prostu liczne sukcesy zawodowe, robią świetne rzeczy, więc już samo to wydawało mi się, że jest, a to, że mówią o barierach, pokazuje też jakąś taką siłę środowiska, która chce zawalczyć o prawo do, do własnego języka. Więc wydawało mi się też, że, że ta siła jest w tej książce, że to przecież nie jest książka o czasami, tak słyszę, że to są takie historie, wszystkie bardzo złe, ale to jest opowieść też o słyszących, którzy tylu rzeczy nie wiedzą, że właściwie tworzą te bariery. I ta, ta taka druga część, nie wiem czy książka, ale na pewno teksty na ten temat myślę, że będą powstawały. I już teraz ostatni chętny, zapraszam. Naprawdę ostatnie pytanie. Ja będę migać. Dzień dobry. Chciałem tylko dwie rzeczy powiedzieć. Przede wszystkim, że jestem matką dwóch głuchych dzieci, a jestem też właścicielką firmy Eduperta Edupe, Edupe. i odnośnie tych emocji związanych z implantami, ja dam moim dzieciom oboje implanty i nie traktuję tego jako, jako przemoc w żaden sposób. Nie, nie. Dam moim dzieciom możliwość, szansę na to, żeby były w pełni dwujęzyczne, dając dałam I tym dałam im implant bez języka migowego, to tak, to byłoby co innego. Widzę też, że dając im tę możliwość, i też dwujęzyczność, bo chodzą do przedszkola dla, głuch, nie, dla głuchych, nie dla słyszących, więc czuję, że daje im pewną pełnię. I jak chodzę z moimi dziećmi, to dużo głuchych rodziców, e, którzy na, też chodzą na kurs języka migowego. Wiedzą, że, że te implanty to nie jest stuprocentowa pewność, do, do końca życia coś może się zdarzyć, ten implant może się zepsuć, wypaść. Cały czas jest, trzeba mieć to z tyłu głowy. I spotykają się z słyszącymi rodzicami, którzy, którzy marzą, żeby ich dzieci były idealne, dostosowane do świata słyszących. Ale teraz to główne pytanie jest takie: czy, czy ta poprawna mowa, poprawne słyszenie jest. Najważniejsze? Zawsze się pytam: powiedzcie mi, tak jak moje dzieci są świetnie wyrehabilitowane, jak będą z innymi słyszącymi dziećmi? Jak wytłumaczyć innym rodzicom, innym nauczycielom, że. Jak wyjaśnić, co jest potrzebne, to tak naprawdę naj, naj, najważniejsza jest wewnętrzna odwaga i ta umiejętność szukania swojej drogi, własnej drogi i drogi Twojego dziecka. Chodzi o to, żeby były dzielne i nie muszą wchodzić tylko w ten świat słyszących, ale mają implant, i ja, ja też nie wierzę w to, że implanty spowodują, że głuchych będzie coraz mniej, dlatego że implant to jest tylko narzędzie, ale to, co my mamy wewnątrz, naszą tożsamość, czy jesteśmy szczęśliwi, to jest najważniejsze. A implant nigdy nie da pewności, że ktoś osiągnie sukces, że sobie gdzieś poradzi. Może w przyszłości kiedyś jeszcze będą w Polsce takie badania dzieci zaimplantowanych, jakie mają życie, kiedy już zostały dorosłe, czy radzą sobie w szkole dla słyszących, czy może tam też doświadczają jakiegoś stresu? Najważniejsze jest akceptacja własnej głuchoty. A po to Potrzebujemy głuchych specjalistów. Słyszący, nie obraźcie się, ale, ale powiem to, bo to jest naprawdę bardzo ważne. Potrzebujemy głuchych, żeby odważnych, głuchych, mądrych, głuchych, właśnie, żeby oni mogli się połączyć z tymi dziećmi. Dobrze, podsumowanie. Jestem pod dużym wrażeniem tych wypowiedzi. To teraz takie podsumowanie, myślę. Że najważniejsi są słyszący sojusznicy i głusi, którzy będą ze sobą współpracować. Jeżeli głusi mają jakieś bariery, to mogą wtedy wykorzystać słyszących, którzy ich rozumieją, żeby dla nich otworzyli właśnie te perspektywy. Dzięki temu, że oni wiedzą, że głusi mogą sobie poradzić. Myślę, że to jest ważna zmiana, i głusza jest przykładem właśnie takiej zmiany. Tak, myślę. Myślę, że po prostu ta współpraca jest ważna. Czy chcieliby, chcielibyście coś dodać? Może Ania Żurawska, chcesz coś powiedzieć, już zakończyć? Dziękuję moim gościniom, Ani oraz Monice. Dziękuję też Tomkowi. Dziękuję za wspólną dyskusję. Dziękujemy bardzo. Dzięki. To ja jeszcze w imieniu Fundacji dziękuję Daniel Tobie za to, że no właśnie podjąłeś się tego wyzwania i wiem, że się stresowałeś przed. Chociaż mi to cały czas dziwi, że ty się stresujesz. Dziękuję Tomkowi, dziękuję Moniko też tobie za bardzo szczerą wypowiedź Aniu. Zobacz, wszyscy tu przyszli dla ciebie. I ja też jestem poruszona ostatnią wypowiedzią Magdy. Magda bardzo dziękuję za nią. Po prostu myślę, że to była piękna puenta tego naszego dzisiejszego spotkania. Za tę odwagę u nas wszystkich, bo ja tylko tak od siebie, od słyszącej powiem: My też się boimy. My też musimy dochodzić do tego, żeby być pewnymi siebie. Yy, I to nie jest tak, że słyszący mają łatwiej. Naprawdę, każdy z nas ma jakiś swój dramat, coś ze, ze sobą niesie, więc to wcale nie wygląda w ten sposób, że komukolwiek na tej sali jest łatwiej tylko dlatego, że słyszy. Więc pamiętajmy też o tym, o tej naszej grupie też słyszących, którzy, którzy tak się nazywamy. I na koniec bardzo ważna rzecz, czyli podziękowanie dla tych, którzy są tutaj, dzięki którym wydarzenie to jest dostępne, czyli tłumaczą, bo nie wiem, czy te osoby, które są może pierwszy raz dzisiaj z nami, mają świadomość tego, ile osób dzisiaj tutaj pracowało, żeby. Daniel mógł poprowadzić tę rozmowę, żeby Monika mogła być naszym gościem. Więc ja z tego miejsca dziękuję tłumaczom, wybaczcie, będę czytała z telefonu, bo boję się, że kogoś pominę. Ani Boryckiej, Bernardowi Kinow, Jakubowi Malikowi, Weronice Szymańskiej, Gontarek, Alicji Szurkiewicz za tłumaczenie tutaj na scenie, za tłumaczenie lustrzane i za to, że naprawdę fantastycznie wykonujecie swoją pracę i taki apel do was głuchych, i do tłumaczy, do środowiska tłumaczy. Kurczę, nie hejtujcie, wspierajcie się, bo bardzo dużo osób chce się uczyć języka migowego, ale przez to, że są hejtowane w internecie, przez tłumaczy, albo czasem nawet przez głuchych, wycofują się z tego. Więc ja z tego miejsca mówię yy, odważnie, że czas z tym skończyć. Więc z tego miejsca dziękuję bardzo tłumaczom języka migowego za to, że tak ciężko pracują. A napisowcom z dostępnie uza za napisy na żywo. Dziękuję z całego serca za to, że Ty wy dzisiaj tu jesteś.